Hej, cześć, siemanka wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w nowej serii na moim kanale z gry Pokémon Platinum Extreme Randomizer Nuzlocke. W końcu wiem, że trochę czekaliście, ale doczekaliście się, słuchajcie, ruszamy z czwartym regionem po zdobyciu mistrzostwa w Kanto, w Johto, a ostatnio w Hoenn. Przyszedł czas w końcu na region Sinnoh. Tak więc, żeby się nie ociągać, ruszamy! Wy nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę pod tym materiałem i przy okazji chcę zobaczyć, jak bardzo wam się ta seria będzie podobać, jak bardzo będzie wam się podobać kontynuacja randomizerów. Do tej pory pojawiały się dwa razy w tygodniu, może częściej zrobimy, nie wiem, dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. No ale teraz lecimy z tą serią. Tak więc zaczynamy. Tym razem też mamy dwa ekrany, co nie? Nie troszkę inaczej. Tak, miło mi was poznać w świecie Pokémon. O, jest i nowy pan profesor, mam na imię Rowan. Wszyscy na mnie mówią profesor Pokémon, jak na każdego innego profesora zresztą. Czy potrzebuję jakiejś informacji? Słuchaj, nie, naprawdę, to nie jest moja pierwsza przygoda, nie potrzebuję. Muszę kliknąć w Pokebola, dobra. Robimy tak, o, Baniri wyskoczyła, no proszę. Ludzie żyją tak tutaj z Pokemonami jak przyjaciele. Razem pracują, bawią się, walczą, co ważniejsze. Właśnie, niektórzy używają ich do walki. Tak, a ty po prostu studiujesz Pokemony. Tak, może powiedz coś o sobie. Tak, chłopak czy dziewczyna? Myślę, że u mnie nie trzeba się zastanawiać. Chłopak. Dobra, tak jest. A imię? A, zapomniałem, że nie mogę tak wpisać, tylko muszę. Już wiecie, na klawiaturze chciałem wpisać, taki cwany chciałem być. Ale nie, tak łatwo być nie może. Dobra, mamy to. Judy. Tak jest. Dobra, dobre imię, no jasne, że dobre imię. Tak, wiesz, że masz też przyjaciela. Słuchajcie, tym razem postanowiłem mojemu przeciwnikowi nie wymyślać żadnego imienia, bo zawsze jak widzę tego gościa, mam w głowie po prostu, że to Barry. I niech tak zostanie, niech tak zostanie. Będziesz Barry, czemu nie? Okej. Tak, nadszedł czas, twoja własna przygoda. No, ja na to czekam, słuchaj, ja na to czekam, żeby rozpocząć kolejną już przygodę, zdobyć kolejne mistrzostwo, może się uda, zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, tym razem oglądamy telewizję, okej. Jak widać program, który był prowadzony przez samego pana profesora Rowana, który tak, wrócił do Sinnoh z regionu Kanto, o proszę, interesujące. To tak jak wiecie, Rowan tutaj jest w telewizji, a Oak na przykład prowadził transmisje radiowe. No to zawsze medialni profesorowie jak najbardziej na propsie, prawda? O, program, który się nazywa Let's Ask Professor Rowan, czyli zapytaj profesora Rowana w Jubilife TV. Okej, w kolejnym tygodniu się widzimy o tym samym czasie, na tym samym kanale. Okej, dobrze. Oho, nasz przyjaciel już przybył. Tu jesteś. Hej, Judy, widziałeś w telewizji? Jak widać, profesor Rowan jest naprawdę tutaj poważnym gościem, który studiuje Pokémony. To znaczy, że musi mieć bardzo dużo, ale to naprawdę dużo Pokémonów. A więc jak go poprosimy, może dostaniemy jakiegoś Pokémona. Może. Ja bym chciał dostać jednego z poprzedniego regionu, to wiecie, najlepiej. Och, o, nowy komputer. Ej, ktoś ci pozwolił dotykać? No chyba nie. A właśnie, gdzie ja byłem? Och, racja. Musimy spotkać się, zobaczyć pana profesora. Okej, jeżeli się spódnisz, wisisz mi 10 milionów. Pamiętajcie, Barry to jest, słuchajcie, jeden wielki hazardzista. Trzeba na gościa uważać kompletnie. Tu nie mamy nic w tym, okej. W tym naszym komputerku nic ciekawego nie znajdziemy. Często jakieś potiony, te sprawy, ale chyba nie tym razem. Okej. Judy, Barry już wyszedł. Tak, gdzieś się spieszył, no to on to się zawsze spieszy, wiesz? No tak, taki jest ten bar, ja to nawet na razie biegać nie mogę chyba. Och, ja, racja, nie wchodź do wysokiej trawy. No serio, tego mnie uczysz? No nie, wiem, krótko mówiąc, wiem. Dobra, słuchajcie, idziemy do Barry'ego, bo chyba do niego trzeba podejść za... Gadać? Musiałeś we mnie wbiegać? Ej, chłopie, uspokój się, wiem, że ty pewnie wypiłeś dzisiaj parę dobrych kaw, ale no, spokojnie. O, hej, Judy. Zamierzam się zobaczyć profesora Rowana. Powinieneś iść ze mną i to szybko. No i co, zapomniałeś czegoś?
Zapomniałem, a rzeczywiście zapomniał czegoś, okej, dobra, czyli dobrze jednak zgadłem. Taki to ten Bary. Dobra, idziemy. Gdzie ty jesteś? Powiedz mi, co ty tam chcesz wziąć ze sobą? Tak, wezmę plecak i w ogóle. Dobra. Tak, będzie czekał na drodze, no i... Nie, no słuchajcie, zero kultury ze strony Barego. Wybiega wszędzie, gdzie jesteśmy, to on musi, wiecie, pierwszy biegiem lecieć. Nie lubię takich ludzi, co wszystko muszą na teraz, na już, w tej sekundzie. A jak widać, on taki jest. No ale dobra, okej. Niech będzie mu. O, jest i on. Zbyt wolny. Dobra. Idziemy do laboratorium profesora Rowana. No i co teraz zrobisz? Nie mamy Pokemona, a jest wysoka trawa. Co? Nie wchodzisz do wysokiej trawy? Nie martw się, to żaden problem. To nieważne, że nie mamy Pokemonów. Zaufaj mi, mam pomysł. Czy wiem, jak wyskakują Pokemony? Okej. Tak, aha, on chce przebiec, zanim któryś wyskoczy. Tak, jasne, jak cię tam jakaś pouczyjna pogryzie, to okej, będzie dobrze. Nie, słuchaj Barry, ja się z tobą nie piszę, ja nie zamierzam nigdzie iść. Zatrzymaj się! O, jest i on, jest i profesor Rowan. Wasza dwójka nie ma żadnego Pokemona ze sobą? Chcieliście wejść do wysokiej trawy? I niezręczna cisza. Hej, Judy, ten stary koleś, to profesor Rowan, czyż nie? Ale co on tutaj robi? Próbowali wejść do wysokiej trawy, ponieważ chcą Pokemona. Co powinienem zrobić? Tak, na pewno świat ich się zmieni, kiedy tylko spotkałem jakiegoś Pokemona. Czy ja powinienem ich popchnąć na tą ścieżkę? Profesor Rowan, jak widać, lubi monologi. Okej. Czy kochacie Pokemony? No jasne. Zapytam jeszcze raz, czy naprawdę kochacie Pokemony? Tak, możesz pytać 100 razy, a odpowiedź będzie dalej ta sama. Dokładnie. Tak, dwójka dzieciaków głupich, która chciała wejść do wysokiej trawy bez swojego własnego Pokemona. Tak, co tacy ludzie mogą zrobić z Pokemonami? Dobra, zapomnij. Zapomnij o mnie! Barry chciałby się poświęcić, ale daj przynajmniej Pokemona mojemu przyjacielowi. Okej. Bardzo dobrze. Otrzymacie ode mnie Pokemony. O! Ale tak, musi się coś przyrzec. A co się dzieje? Ktoś jeszcze nadchodzi? A, nadchodzi! Don, profesor Rowan. Zostawiłeś swoją teczkę przy jeziorze. Och, czy coś nie tak? Ach, bardzo dobrze. Don, dobra robota. Tak, pardon? Tak, zamierzasz... Jak widać, zamierza dać nam, słuchajcie, Pokemony. Bardzo dobrze. Tak, odpowiednie miejsce, odpowiedni czas. I tam, słuchajcie, w tej teczce ma Pokebole i możemy sobie wybrać Pokemonę. Naprawdę, profesorze Rowanie, nie mogę w to uwierzyć. Jestem tak szczęśliwy. Świetnie, hej Judy, może wybierzesz pierwszy? Tak, zamierza zaprezentować tutaj pełną kulturę i w ogóle. Dobra, słuchajcie, wybierzemy Pokemona. Moi drodzy, słuchajcie. Mamy do wyboru Pokemony. Standardowo byłyby tutaj 3 startery z regionu Sinnoh, ale ja trochę tutaj pozmieniałem. Zrobiłem sobie rozpiskę Pokemonów, które przeżyły moje serie, to łącznie, wiecie, z tych trzech regionów, czyli biorąc pod uwagę gry Pokemon Yellow, Pokemon Crystal i Pokemon Emerald. I słuchajcie, z Pokemonów, które przeżyły, mam rozpiskę, hehehe. Dokładnie, jestem przygotowany dzisiaj w pełni. Tymi Pokemonami były Lantern, Magmar, Slowking, Butterfree, Dodrio, Venomoth, Banette, Executor i Tyranitar. I się zastanawiałem, miałem ochotę wziąć ze sobą Tyranitara i myślałem o tym Tyranitarze, ale wtedy stwierdziłem, że z Pokemonów, które przeżyły, mam pewnego Pokemona, który w tym regionie może jeszcze ewoluować. Ponieważ właśnie w regionie Sinnoh doszła mu kolejna forma ewolucji. I Pokemonem tym był nie kto inny jak Magmar. Dlatego słuchajcie, tak jest. Magmar będzie moim wyborem. Co prawda, jak widzicie, jest tu Turtwig, ale jest podpisane, że to jest Magmar i owszem, to jest Magmar. Nie dajcie się zwieść. Nie, to żaden Turtwig. Okej, on wybiera innego. Dobra. Okej, tylko...
Tak, jeżeli będziecie mieć jakieś problemy, spotkajcie mnie w laboratorium w Sandgem Town. Okej, dobrze. Tam się też zobaczymy. Profesorze, poczekaj na mnie, proszę. Wybaczcie, pozwólcie mi przejść. O, ta jaka, kurde, asystentka. I co ty na to powiesz? Profesor Rowan jest naprawdę miły. Tak, w telewizji wyglądał trochę przerażająco i strasznie. Ten już biega w miejscu, masakra. Judy, oboje mamy teraz Pokémony. Co powiem na walkę? Dobra, słuchajcie, ja się zgodzę. Ciekaw jestem, jaki typ będzie miał tutaj mój Magmar, bo wiecie, wszystko zrandomizowane. Jaki ten chyba oszalał, masakra. Barry, ogarnij się. O, drapionek! Drapionka wybrał, słuchajcie. Dałem inne startery, żeby nie były zbyt proste i żeby też były od razu w swoich wyższych formach. Gorzej, jak ja przegram pierwszą walkę, to już w ogóle będą jaja. Ale zobaczymy, słuchajcie. W pierwszej walce chyba od razu typu nie mogę zobaczyć. Mogę atakować. Nie wiem jakie moje ciosy mają moc, ale widzę, że są fajne ciosy. Mamy Earth Power, Silver Wind, Lava Plume i Roar of Time. Wow. Czy to nie jest atak, który jest charakterystyczny dla Dialgi albo Palki? Czy ja dobrze pamiętam? Nie wiem, możecie mi napisać w komentarzu, czy się mylę. W ogóle Earth Power jest smoczy, Silver Wind oraz Lava Plume to są ciosy typu duch, a Roar of Time roślinny. Mówię, ja nawet nie wiem jaki mam typ i chyba w pierwszej walce nie mogę tego sprawdzić. Dziwne. Dobra, słuchajcie, przywalę z Earth Powera. Nawet wiecie, tak naprawdę Earth Power może mieć, nie wiem, 20 mocy, może mieć 200 mocy. No nie wiadomo, nie wiadomo. Taunta używa, okej. Spokojnie, będę atakować. Bardzo dobrze, że użył Taunta. Takie ciosy to on może używać. Ile mu zabiorę? Nieźle. Nieźle. Dobra, spróbujmy użyć Silver Winda przykładowo. Head Smash, ale... Head Smash nie zadziałał. Dobra, ale ja użyłem ciosu niezbyt efektywny. Ojojoj, zły wybór. Dobra, wiecie co, wracamy do Earth Powera. Dobra, znowu Taunt. Okej, uda się bez straty nawet życia tą walkę wygrać. Cudownie. Dobra, słuchajcie, Drapion pokonany. Drapion załatwiony. Nie wiem, jaki on miał typ, ale wiem, że uderzył na mnie czymś, co nie mogło zabrać mi żadnego damage'a. Dziwne. Okej, tak wyglądają nasze piękne statystyki. No, jak dalej pójdzie? Okej, prawie siódmy level, dosłownie, prawie, brakło minimalnie. Chodźmy do domu. Tak, twoje Pokémony potrzebują odpoczynku. Okej, no mój nie potrzebuje. Dobra, zaraz się chcę przekonać, jaki on ma typ, naprawdę, to mnie teraz interesuje. Co się stało? Wow. A więc co ci się przydarzyło? Ty i Barry mieliście szczęście, że spotkaliście profesora Rowana. Wyobrażam sobie, co by się stało, gdyby go tam nie było. Nawet nie chcę myśleć, tak, jakby się skończyło, słuchajcie, dla nas, jakby zaatakowały nas te dzikie poksy. Judy, idź się spotkaj z profesorem Rowanem. Okej, podziękuj mu bardzo za tego Pokemona. Jego laboratorium jest w Sandgem Town, czyż nie? Tak, od czasu, gdy masz własnego Pokemona, to wysoka trawa nie jest ci straszna, a żebyś wiedziała. O, i dostaliśmy buty do biegania, idealnie. Dobra, instrukcje, nie potrzebuję instrukcji butów, mogę biegać. Dobra, słuchajcie, czas się przekonać, jaki typ ma mój Magmar, bo jestem naprawdę mega ciekawy. A Magmar ma typ stalowy, czyli Drapion chciał, słuchajcie, użyć prawdopodobnie ciosu, który miał typ trujący, znaczy nawet na pewno, bo typ trujący nic nie robi Pokemonom stalowym, fajnie. Jeżeli chodzi, dobra, statystyki to widziałem. Ma abilitkę Sticky Hold. Aha, przed kradzieżą przedmiotów chroni, okej, dobra. Earth Power ma 80 mocy i 85% celności. Silver Wind 100 mocy i 100 celności. Roar of Time 80, a Lava Plume 70. Ej, powiem wam, że naprawdę ładny damage. Serio, no Lava Pluma wymienię, bo może i może poparzyć, no ale lepszy jest Silver Wind ewidentnie. W ogóle też zrandomizowałem, że wiecie, ciosy, nie wiadomo, który cios jest fizyczny, a który jest specjalny, więc ciężko będzie, no ale zobaczymy. Ej, dobra, idziemy. Gdzie jest Barry, ja się pytam, gdzie jest Barry? Czy spotkamy go w jego domu? Czy już gdzieś poszedł, czy już wstał i ruszył? Aha, jest na tamtej drodze, okej. Dobra, czyli chyba nawet nie ma co iść
na piętro jego domu, po prostu idziemy dalej. O, rzeczywiście, jest i on. Zbyt wolny. Ta, czekałeś, masz świetny pomysł. Jezioro, nad którym zawsze się bawiliśmy. Mówią o legendarnym Pokemonie, który tam żyje. Złapmy tego Pokemona. Nie, to się raczej nie uda, Barry, wiesz co? To jest pierwszy odcinek, to nie ma prawa się udać. Tak, jesteśmy nieustraszeni, wiesz co? No, nie do końca bym się z tobą zgodził, że to w ogóle ma prawo się udać, ale niech ci będzie. Dobra, jesteśmy nad jeziorem. Tak, przygotuj się, bo będziemy łapać legendarnego Pokemona, no... raczej nie. Ale dobra, niech mu będzie. Tak, łapiemy legendę. No... a tu kolejny, który prowadzi monolog sam ze sobą. To będzie wszystko moje pewnego dnia. Cyrus is my name. Fajnie, że się przedstawiasz sam sobie, okej, okay, zapamiętaj to. A nie, bo on gada z tym legendarnym Pokemonem niby chyba. Ale jego tu nie ma, chłopie, jego tu nie ma. Tak, śpij tak długo jak możesz, legendarny Pokemonie. Of the lake bed. Okej, okay. Dziwny typ. Tak, pozwólcie mi przejść. Odsuńcie się. To prostak i ham normalnie. No. O co tu chodziło? Dziwny koleś. No bardzo dziwny. Okej, Udi. Złapmy legendarnego Pokemona. Słychać go było. Ej, serio było go słychać. Słyszałeś to, Udi? To był legendarny Pokemon, jego krzyk. To jest nasza szansa, złapmy go. Czekaj, co? Nie mamy niczego. Nawet nie mamy pokeboli. Oj, ale wstyd. Tak, jeżeli nie będziemy ich mieć, nie możemy nic zrobić. Myślisz, że profesor Rowan mógłby nam je dać, jeżeli o nie poprosimy? Myślę, że tak. Tak, musimy iść do niego. Dobra, słuchajcie, idziemy do pana profesora. No tak, Barry, jak widać, w gorącej wodzie kąpany. I słuchajcie, to będzie już pierwsza ulica, na którą mogę wejść, ale oczywiście nie liczę jej jeszcze tutaj do łapania, ponieważ... nawet jeżeli spotkam jakiegoś dzikiego Pokemona, nie mogę go złapać, więc... bo nie mam Pokeboli. Pamiętajcie, liczymy dopiero drogi od momentu, gdy dostaniemy Pokebole. No ciekawe, czy co na mnie wyskoczy? To jest dobre pytanie. A wyskoczy na mnie... o! Ninkada. Pokemon... Pokemon oczywiście z regionu Hoenn, z którego dopiero co wracam. Dobra, walnij go z Silverwinda. Zobaczymy, może wbijemy sobie 7 level już na spokojnie. Okej, okay, trafiam cały czas na przeciwników, którzy mało obrywają, ale za to wzrosły mi wszystkie statystyki, więc fajnie. Okej, okay, Double Slab, no więcej niż jeden HP to on nie ma prawa mi tym zabrać, chociaż wiecie, ten Double Slab mógłby mieć nie wiem jak dużo mocy. Nigdy nie wiadomo tak właściwie, no nigdy nie wiadomo. Dobra, dawaj Earth Powera. W czwartej generacji wciąż nie ma typu wróżkowego, więc smocze ciosy działają... na każdego, on musi mieć typ, słuchajcie, stalowy. Typ stalowy dostaje not very effective, więc... mamy odpowiedź. O, Bodyslama się uczę. Jaki to jest typ psychiczny? 55 mocy. Okej. Okay. Słuchajcie, mała moc ataku, bardzo mała. W porównaniu do innych ciosów, które mam. Ale pozbędę się Lava Pluma. Chociaż Lava Plum ma ten bonus, że bije dwóch przeciwników, więc na walki podwójne by się przydał. Ale dobra, wystarczy mi jeden cios. Wiecie, wolę mieć różnorodność ataków zamiast Lava Pluma. Niech będzie. Niech będzie. Mam nadzieję, że nie pożałuję, że nauczyłem się tego ciosu. Dobra, a my idziemy dalej. Dobra, do laboratorium. Okej, okay, a tutaj jest Idon. Och, tu jesteś. Proszę, chodź za mną. Profesor czeka. Okej, okay, to jest to. Laboratorium. Ruszajmy. No nie, a ten znowu we mnie wbiegł. Och, to ty, Udi. Tak, on nie jest wcale straszny. No co ty nie powiesz? Dobra, masakra. On to nawet nie chce rozmawiać. On po prostu, wiecie, wbiega na ludzi i idzie sobie. Co to w ogóle było? Tak, jest bardzo niecierpliwy. No ale w każdym razie wejdźmy do środka. No, jest wyjątkowo niecierpliwy. Okej, okay, wchodzimy. Zobaczymy, co się będzie działo. Czy dostanę moje pokebole? No, zobaczmy, kto to jest. Judy. Zobaczmy, dobra. You have made your Pokemon evolve already. Ej, ja jeszcze go nie ewoluowałem. Ja takiego go dostałem. Co tu się dzieje? Tak, jak widać, po darowaniu ci Magmara nie było pomyłką.
A, teraz dopiero mogę dać mu ksywkę. No właśnie, zapomniałem, że nie dałem mu ksywki. Słuchajcie, Magmarem był nie kto inny jak Faust. Tak więc Faust powracam. Mam nadzieję, że tym razem starter nie zginie, bo wiecie, jak to czasami jest. Biorę startera i on zwykle dość szybko umiera. Najszybciej to chyba straciłem startera tutaj w krystalach. Mam nadzieję, że aż tak szybko nie będzie. Obym. Dobrze, Faust. Okej, mamy go. Dobrze. Tak, jestem zadowolony z tej ksywki. Okej, no. Dobra, słuchaj, ja rozumiem, że możemy porozmawiać, ale ja mam tutaj robotę do wykonania. Nie może tego powiedzieć, a to co taka nieśmiała? Dobra, tak, przejdźmy do najważniejszego tematu. Jest coś, co chcę ci dać. Tak, teraz się chcę tak właściwie, wiecie, z nami przywitać, bo on w sumie się nam nie przedstawił. Tylko Barry wiedział, kto to jest. Moje imię, jak już zresztą wiesz, to Rowan. Studiuję Pokémony. Tak, te, które żyją szczególnie w regionie Sinnoh. Tak, zbieramy informacje do Pokédexa. Jasne, mogę zbierać dla ciebie informacje. Spróbuję dać z siebie wszystko. Dobra odpowiedź. Otrzymujemy, jak widać, Pokédexa. Super. Tak, on automatycznie zapisuje mi informacje o Pokémonach. Tak, idź wszędzie i znajdź wszystko. Okej. Kiedy wejdziesz na drogę 201 ze swoim Pokémonem. Aha, on pamięta, jak tam pierwszy raz przed 60 lat temu. Okej, już rozumiem, o co ci chodzi. To uczucie. Jasne, a teraz ruszaj. A moje pokebole nie dostałem. O, a Dawn pierwszy raz spotkała Chimchara, no proszę. Tak, jakbyś wybrał Chimchara, mielibyśmy tego samego Pokemona. Jasne. Dobra. Tak, jesteś jak ja. Dobra, słuchaj, Dawn, fajnie, że sobie porozmawialiśmy. Ale go on. Znaczy, no, ja z chęcią pójdę, ale naprawdę nie dostaję żadnych pokeboli? Dobra, to jest asystentka jego. Ej, serio, my chyba nie dostajemy żadnych pokeboli. Czy ja pierwsze pokebole muszę sobie kupić samemu? Dziwna sprawa. Ej, Judy, co się dzieje? Powinieneś wziąć też ze sobą. LOL! Ej, słuchajcie, on normalnie dawał nam pokebole, a ja zarandomizowałem wszystko, w wyniku czego on zamiast pokeboli dał mi w ogóle TM-a. No nie mam pytań. Dał mi TM-a, który zawiera Returnem. Tak mi się wydaje, że ja normalnie powinienem dostać przecież pokebole. Wow, okej. Tak, czy on był trenerem, gdy był młody? No raczej, że był. Tak, będziesz zgrywać mojego mentora, no jasne, chodź za mną. Dobra, nie musisz mi tłumaczyć, ja naprawdę wiem, co to jest Pokémon Center i w ogóle. Dobra, niech sobie pogada, niech się trochę powymądrza, co nie? Ja wszystko dobrze rozumiem. Tak, czy nie powinienem porozmawiać z rodziną na ten temat? No może, ale wychodzi na to, słuchajcie, że nie mam Pokeboli. Dostałem Returna, nawet nie wiem, jak mocnym ciosem jest tutaj Return. Zaraz się. Ej! Nie! Tu w ogóle dostałem coś innego, a może on dawał Returna? Nie wiem, tu coś dziwnego się stało, słuchajcie. Mamy cios, który. Nie będę się tego uczyć. To boostuje statystykę, ale to mi się nie przyda. Masakra, tu coś się pozmieniało, słuchajcie, w tym randomizerze, ewidentnie. Dobrze, że przynajmniej mogę kupować. Dobra, kupię 10 Pokeboli. Dostałem też Premier Bola chyba w nagrodę, więc nice. Ej, dobra, słuchajcie, pójdziemy złapać jakiegoś Pokemona. No, nie wiem, czy to się uda dzisiaj. Nie mam bladego pojęcia, ale zobaczymy. Kto pierwszy się pojawi? Może Ninkada. No i będę musiał sprawdzać. Mam wielką listę Pokemonów, które posiadałem już, słuchajcie, tak, żeby się one nie powtarzały. A Pokemonem, którego spotkamy, jest Kangaskhan! Ej, dobra, słuchajcie, nawet chyba nie muszę sprawdzać. Kangaskhana to bym pamiętał, że miałem. Nie miałem Kangaskhana. Ej, dobra, Body Slam nie jest zbyt mocnym ciosem. Przywal z niego. Not very effective, bardzo dobrze. Zakopał się pod ziemią. Ty skubańcu, dobra. Mam nadzieję, że nie walnie mnie jakoś mega mocno. Dobra, 1 HP. Na pewno nie jest ziemnym ciosem, bo byśmy dostali mocno. Okej, dawaj jeszcze raz Body Slama. Chciałbym złapać Kangaskhana, no nie powiem, dlatego go. O, jeszcze paraliż. To już w ogóle nasze szanse na złapanie są duże. Hydropompa.
tu jest, wiecie, za każdym razem strach, czy tu jakiś cios nie będzie mocny, ale ja dostaję od wszystkiego not very effective, więc super. Bardzo dobrze. Znowu hydropompa. Dobra, słuchajcie, ja go muszę spróbować złapać. Jest sparaliżowany. Jest obity stosunkowo mocno. Dawaj torbę, dawaj pokebole, no i jazda od razu w pokebola, może się uda, no są duże szanse na to, że może się to powieść. Słuchajcie, Kangaskhan, Pokemon, który nie ma żadnej ewolucji ani wcześniejszej formy, może być świetny na start, wspaniale. Ej, no to powiem, że jestem naprawdę zadowolony. Stalowy. To ten sam dokładnie typ, co... co mój Magmar, fajnie, dwa stalowe Pokemon od razu na starcie, no proszę. Dobra, czy chcę nazwać? Oczywiście. Zobaczymy, słuchajcie. Ojejku, jak dawno nie losowałem ksywek wspierających. Zobaczymy, kto tym razem zostanie tym zacnym poksem. No, Kangaskhan, dobry wybór. Mówcie, co chcecie. Czekajcie. Gdzie ja to mam? O, jest. 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 Dobra, mieszamy. Dowiemy się zaraz. Tak więc 3, 2, 1... Lisandre D'Angelo, czyli oczywiście, kto ogląda streamy, to wie, czyli Secia, gratulacje! Gratulacje zostania Kangaskhanem. Jako że cała twoja ksywka z nicku by się nie zmieściła, no to dobrze wiem, jak tego Pokemona nazwać. No, moje gratulacje. Kangaskhan, fajny Pokemon, no i oby przeżył z nami jak najwięcej, oby. Dobra, słuchajcie, Secia już dołączyła do drużyny. Przyznam szczerze, że start naprawdę... naprawdę zacny! Kangaskhan Magmar, który może być Magmortarem. W tej grze, słuchajcie, dałem Make Evolution Easier, oczywiście, no i w ogóle tam, żeby zmienić te niemożliwe ewolucje również. Więc w sumie nie wiem, jak Magmar ewoluuje, ale być może przez poziom. No, zobaczymy, przekonamy się, mam nadzieję. Ej, dobra, bo mam dwa stalowe Pokemony. Nie wiem, co to za dziwna sprawa. Mamy na pewno... O, mamy Diga, okej. Pokemon Number. O nie, bo ja chyba nie dałem... Znaczy nie widziałem w sumie w opcjach. Tam powinna być opcja, żeby dostać od razu tego. National Dexa. Dobra, nie dałem tego. Mało ważne. Okej, nic się nie zrobi. Ma ciosy tak jak Leaflet, mający 100 mocy. Dig, który ma 45 mocy. Bardzo słaby cios. Hydropompa 40, a Dragon Rush 100. Ludzie, jak on by mi przywalił z Dragon Rusha, który byłby super efektywny, to ja mógłbym paść. Miałem farta, że ten Kangaskhan mnie oszczędził. Naprawdę. Troszkę farta, a jaka zaraz, jaka abilitka? Jaka abilitka? Forewarn. Okej. Dobra. Słuchajcie, idziemy dalej. Zobaczymy, może od razu złapię jeszcze jakiegoś Pokemona? Kto to wie, nad jeziorem jest przecież możliwość łapania. Więc możemy sprawdzić nasze umiejętności. Coś może dobrego się nam przytrafi tam. No, przekonamy się. Dobra, jest jezioro. A właśnie, jaki tu będzie Pokemon? W sumie to czekajcie, ja uzdrowiłem Pokemony? Tak, uzdrowiłem, dobra, już nie wiedziałem, już nie pamiętam, czy to robiłem, czy nie. Pokemonem, którego spotkamy, jest... Wow, Luxio! Ej, dobra, jego na pewno nie miałem, bo to Pokemon z regionu Sinnoh, cudownie. Oj, cudownie, dobra, dawaj Wodę Slama, zabierz niewiele. Nie! Użyłem najsłabszego ciosu! A on jak na złość okazał się super efektywny na niego. Ten Luxio mógł mieć, wiecie, jakiś typ trujący czy coś. O nie. Dobra, nie mogło być zbyt pięknie. Nie mogło być. Moi drodzy, słuchajcie. Zamiast trzech Pokemonów mamy dwa i trzeba się chyba z tego cieszyć. Ale Luxio, Luxray w przyszłości świetny Pokemon. Użyłem ciosu, licząc na to, że wiecie, no naprawdę niewiele zrobię. No nie mogłem zgadywać, że tutaj dostanie super efektywnie. Kangaskhan dostawał not very effective. Życie. No moi drodzy, słuchajcie. To tyle na dzisiaj. Wyczekujcie kolejnego materiału z Pokémon Platinum. Jak często one będą się pojawiać? Nie wiem. Mam nadzieję, że często, że częściej może nawet niż poprzednie randomizery. Ale po prostu chcę poznać wasze zdanie na ten temat. Do tej pory odcinki były czasami nawet, wiecie, dłuższe, takie powiedzmy 40 minut minimum, czasami nawet więcej. Może odcinki trochę krótsze, ale częstsze. Dajcie znać, co o tym myślicie. Chcę poznać wasze zdanie. Nie zapomnijcie na końcu raz jeszcze zostawić łapki w górę, jeżeli tego nie zrobiliście, bo jak zrobiliście, to wszystko porządnie, wszystko się zgadza. No a my widzimy się oby jak najszybciej. Tak więc cześć i czołem i na razie. Hej!